pokazywałem wczoraj to zdjęcie, jak Państwo pamiętają, i pytałem, co to jest? Co to są te czarne powierzchnie? Skąd one się wzięły? To jest właśnie miejsce przełamania, czy złamania, zniszczenia tego skrzydła. Pan Lasek po dzień dzisiejszy nie odpowiedział. Doradcy Tuska nie potrafią powiedzieć, skąd te osmolone krawędzie się wzięły. A one są widoczne, nie ma wątpliwości co do tego, prawda? Nie ma wątpliwości co do tego. Tutaj jest taka sama. Tutaj widzimy, że to przebarwienie, że tak powiem, przechodzi z zielonego, bo to jest kolor, na który są malowane wewnętrzne części, zielony. Widzicie Państwo, to jest zielony kolor, to jest autentyczny kolor tych części, a one w jakiś sposób szczególny w procesie destrukcji uzyskały kolor czarny lub ciemnobrązowy. Co tu się stało takiego? Czyżby uderzenie w brzozę doprowadziło do tego, że te części zostały osmolone? Czyżby to uderzenie w brzozę spowodowało, że one się tak przebarwiły? Jak mówię, zadawałem to pytanie wczoraj doradcom Donalda Tuska. Liczyłem, że jeżeli robią konferencję prasową, no to po to, żeby na to pytanie odpowiedzieć, a nie formułować następne bzdury, kłamstwa i oszustwa. Po co? Powtarzam jeszcze raz, pytam panów doradców Donalda Tuska, pytam pytam pana Millera, co to jest? Dlaczego wewnętrzne poszycie w przełamaniu, złamaniu skrzydła zawiera przebarwienia ciemne, idące wręcz do czarnych? Dlaczego? Jaka jest przyczyna tego zjawiska? Jeszcze żadne uderzenie w żadną brzozę na świecie nie dokonało takich zmian. Poza tym wypadkiem.